Witam, 14 kwietnia, jest 8 dzień po opuszczeniu szpitala. Moja waga w tej chwili wynosi 62,5 kg. To jest, jak od 2 dni przybrałem. No jestem najedzony, także to trudno porównywać. No jeszcze nigdy nie miałem takiej separacji mięśniowej, ale niestety mięśni jest niewiele, mięśnie ubyły, tkanka tłuszczowa pod skórą jest. No i będę przystępować dzisiaj do treningu przysiadów, do treningu nóg. Nogi to jest ważna część ciała. Jak widać, mam kłopoty, problemy z utrzymaniem równowagi. Trochę kamera jest źle ustawiona. Na początek wystarczy. W związku z nadczynnością tarczycy jem ile chcę, to znaczy jem dużo więcej niż jadłem poprzednio. Kondycja jest taka, jaka widać, czyli mizerna. Zawsze byłem przekonany, że ruch leczy wszelkiego rodzaju urazy. A teraz jestem przekonany, że w dojrzałym wieku należy uprawiać jakiekolwiek po prostu ćwiczenia, ruchy swoimi stawami, mięśniami, aby utrzymać się w jako takiej sprawności. Teraz coraz bardziej jestem przekonany, że musi być trochę ćwiczeń bardziej dynamicznych w swoim pokoju na piętrze. Nie wykonuję żadnych podskoków, ale jestem przekonany, że są one mi teraz wręcz niezbędne do utrzymywania dalszej sprawności. Thank you.
myślę, że teraz będzie czas na robienie przysiadów ze sztangą. Pierwsza seria przysiadów. Było ciężko, a najbardziej czułem przywodziciele. Druga seria przysiadów. Ciekawe, czy pójdzie mi lepiej. Poszło lepiej pod względem przywodzicieli, które już nie dawały takiego znaku naprężenia, ale siłowo poszło ciężko. Trzecia, ostatnia seria. Ledwo wstałem. No a teraz coś na biceps. Po tych przysiadach jednak przywodziciele sprawiają ból. Druga seria na biceps. Thank you.
Ciężko się schylać. Ostatnia, trzecia seria. Optymizmem patrzę w przyszłość. Do zobaczenia w następnych dniach.